Siemano wszystkim, z tej strony Drakoniku i zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Zagramy sobie dzisiaj w Subsistence. Macie okazję właśnie zobaczyć, jak wyglądają zraszacze. Uzupełnia się woda w jednej z grządek. I ona jak się uzupełni, automatycznie się wyłączy. A co do dzisiejszego odcinka, to w końcu przez kilka ładnych dni latałem, mamy już styczeń, latałem i zbierałem potrzebne materiały, ale w końcu jesteśmy w stanie zrobić parę rzeczy. Więc w pierwszej kolejności zajmiemy się, podejrzewam, dokończeniem osprzętu do piekarnika. Mamy już i zgenerowaną na to moc, i masę, i materiały odpowiednie. Więc zrobimy sobie tą brytwankę. Następnie mam przygotowane materiały na zrobienie... O, właśnie skończyło. Mam przygotowane materiały na zrobienie górnika. Później będziemy myśleć o kolejnych panelach solarnych. Jeszcze szkło się dorabia. A my się zajmiemy tym. I mamy tu, widzicie, odłożone materiały na to. Czyli w pierwszej kolejności mamy robić brytwankę, czyli będzie potrzebne to, to i to chyba na brytwankę. Nie to. To. To jest do czegoś innego projekt. To jest na brytwankę. Nie wiem, po co do brytwanki elektronika. Coś mi się tu musiało popieprzyć. O, pomieszane to miałem. To z tego to, a wiem, to było do czegoś innego projekt, że już nie będzie tutaj wykorzystany, a to jest na górnika. To, a to było do kolejnego generatora masy. Może z czasem to zrobimy. W każdym razie teraz zrobimy brytwankę. Wszystko, co mieliśmy odłożone, nam ładnie zeszło. Teraz musimy uzbierać jeszcze 100 masy, żeby zrobić górnika. Ale mamy brytwankę. Możemy ją wsadzić do piekarnika i zobaczymy, jak się nam projekty, które nam się odblokują. Podejrzewam, że jak będzie dzień, poskoczymy sobie. Komplet. Dzięki temu możemy też piec. Jak widzicie, tutaj będzie potrzebny królik. I to pieczony królik. Ziemniaki, cebula i marchewka. Do tego ryba, czyli właśnie filet z łososia upieczony. Tłuczone ziemniaki, cebula i marchewka. Cały kurczak, ziemniaki, cebula i marchewka. No i całe żeberka, ziemniaki, cebula, marchewka. Tak. To może zaczniemy od tego, bo królika mamy. Więc spróbujmy, zobaczymy sobie, ile to daje. Mamy królika. Królika musimy upiec. Tego co widzę, że tam był pieczony królik. Do tego trzeba ziemniak, cebula, marchewka. Ok. Ziemniak, cebula, marchewka. Poczekajmy na królika. Trzeba dorzucić. Dobra, mamy upieczonego królika. Teraz możemy to zrobić, więc stwórzmy to.
W międzyczasie też muszę pomyśleć nad ulepszeniami do tego, żeby zmniejszyć moc. O 20, 15, w sumie o 30% będzie można zmniejszyć, więc to będziemy zrobić. Drogie to nie jest. Trochę metalu, trochę elektroniki, więc da się to zrobić. Ale na chwilę obecną zbieramy na to. Mamy wszystkie elementy już do tego, tylko musimy uzbierać 120 mocy, no i 600 energii. 120 masy i 600 energii. 600 energii też rolem. Do 120 masy będziemy musieli coś tam dorzucić, żeby się nam to uzbierało. Tutaj mamy w miarę okej statystyki. Można by w sumie od razu zrobić drugiego. No to i tak się uzbiera. Tak, mamy tego królika, lepiej można go zamienić. A czekajcie, a zobaczmy, czy można to zrobić z królika nieupieczonego. A nie, widzicie, musi być upieczony królik. I sobie go upieczmy. Zrobimy sobie od razu dwie sztuki na zapas. I po prostu te mięsa o będziemy zamieniać już na lepsze potrawy. I wykorzystywać, po prostu będziemy robić lepsze potrawy. A lepiej mieć lepsze potrawy na zaś niż te słabe. Ale trochę jestem dzisiaj jakby za mocno, za jasno tu w tym pokoju jest. Niżej nie mogę zmniejszyć. Mogę co najwyżej zmienić barwę. A może tak będzie trochę lepiej. To mamy. Możemy od razu go zrobić. Już, a to schowajmy. I przy okazji sobie obczajmy, ile nam to statystyk daje. Jałko 40, owoce 40, kłód 44, nawodnienie minus 5 i plus 0,32 i 0,36 maksymalnej wytrzymałości. Więc całkiem spoko. Żeby się dojeść. W następnej kolejności, no najbardziej energetyczne są te największe. To. Perka, kurczak. Widzicie, cały kurczak do tego idzie i widać, ile to kosztuje, po 200. Dlatego warto, głównie będziemy się z czasem posiłkować tym. Zwłaszcza, że te kurczaki mamy i trzeba je zacząć utylizować. Zresztą tymi zupami, one też są drogie. Po 100 dżemy, po 70, tak samo to, po 50 kosztuje z dzika, więc też będziemy robić, jeśli będziemy mieć miód, bo też fajne statystyki nam daje. Dobra, jak tylko minie dzień, znaczy noc, to sobie weźmiemy, pójdziemy dalej łowić, ale musimy sobie zrobić przynęty. Bierzemy robale, idziemy zrobić patyków, bo nam się skończyły po prostu przynęty. Musimy sobie narobić patyków. I do przynęt będziemy jeszcze potrzebować liny. Liny też sobie musimy narobić, bo się nam pokończyła. Jak to się zrobi? Jest nam ciepło, no bo tutaj gdzie jeszcze kaloryfery trzeba będzie zrobić. Te panele. No dużo, dużo roboty jest. Będziemy mieli bardzo pracowite lato, jeśli chodzi o zbieranie zasobów. W sumie naprawiłbym sobie siekierę, bo ona już tak wygląda, jak wygląda. A, siekiery się nie da naprawić. Da się ją zrobić, da się ją zrobić. A, droga nie jest. Sobie ją od razu zróbmy na zapas. Tak samo jak kilofa siekiery się nie da zrobić, tylko siekiera jest dużo bardziej wytrzymała, więc jeszcze na chwilę nam starczy. Ale niech sobie tam na górze w zapasie leży druga. Dobrze.
Ognisko sobie weźmiemy, bo może będziemy musieli je rozpalić. Tak samo, może będziemy musieli rozpalić. Sobie weźmy jedną zapałeczkę, weźmy sobie jeden brykiet na wszelki wypadek, gdybyśmy musieli użyć. Tutaj paliwo na chwilę jeszcze starczy. Tu się nam zrobiło, więc do lodóweczki. Będzie sobie leżało jedzonko na zaś. Jedzmy sobie ze dwie marchewy. Może trzy. Nie chcę na razie mięs używać, więc weźmy sobie parę jajek. Napijmy się wody. No i mamy wszystkie statystyki na maksa. Zobaczmy jak u kur, czy nie trzeba im jedzenia. Kur i królików właściwie. A, na chwilę jeszcze obecnie można im wody dać. I dorzucić ze dwa pomidorki. Okej. Żeby czasem nam nie głodowały. O, mają 97%. Na zewnątrz jest minus 3. Tu jak z paliwem stoimy, można dolać. Tak, tu mamy. Możemy już zacząć robić przynęty. Były na start. Później sobie dorobimy w trakcie. Tutaj mieliśmy coś odłożyć. Wodę sobie uzupełnimy. Niech się go przegotuje w międzyczasie. No a my idziemy na ryby. Mamy minus 2 stopnie, minus 3. Więc póki co na razie ognisko rozpalać nie będziemy musieli. A jak zaczniemy marznąć, to się najwyżej rozpali. Musimy wybrać jakieś fajne miejsce na te rybki. Może gdzieś tu na środku coś uda. Powiedzieć ciekawego. O, na przykład tu. Fajne miejsce, jak każde inne. Wyrąbujemy przerębel. Robimy sobie od razu robienie następnych przynęt. Bieramy wędeczkę. Łowimy. To jest. A, musi dojść do tych przynęt. No to chwilkę sobie poczekamy. Co ja tu na razie pokazuję? Przynęty się zaczną robić. Trochę ich mamy. Tak sobie wrzucimy następne liny. Tylko mamy bardzo dużo, więc dobra, możemy zarzucić. Mamy pierwszą przynętę zrobioną, więc możemy łowić. Mam nadzieję, że uda się złowić jakąś dużą rybę. A jakby w ogóle to bez światła. O. Aż kurde. Nie zdążyłem podebrać. A jakby to w ogóle bez światła nagrywać? O nie, za bardzo niebiesko. Musi być to światło. Mogłem teoretycznie na kamerze balansem bieli się obawić, ale jestem trochę za ciemny wtedy. Musimy bardziej pilnować, jeśli łowimy pod lodem. I od razu zacinać. No bo to jednak te ryby są dość szybko przestają na haczyku siedzieć. A. Głównie szczupaki łowimy, więc to jest dziwne. W międzyczasie, między odcinkami też byłem na rybach. Wyciągnąłem chyba cztery szczupaki, więc zapas tych ryb mamy.
Mi w tej chwili bardziej zależy na jakiejś rybie, żeby łososiu. Najwyżej poszukam. O, ładnie. Mamy łososia. Z takich łososi ze 2-3, jakbyśmy mieli, fajnie by było. Resztę możemy nawet zepsuć, bo mięso zepsute też się przyda. Chociażby do robienia różnych na pszczoły. Coś mniejszego chyba. O, malutka rybka. Od razu możemy na olej przerabiać. No i tak. Na pewno będę chciał jeszcze tego górnika dzisiaj uruchomić. I może uda się zrobić solary, jeśli znajdziemy miedź. Na solary potrzebujemy elektroniki, znaczy płytek drukowanych, coś większego jest. Wow, super. Mamy basa. Mamy szczęście z tymi rybami dzisiaj. Na pewno chciałbym jeszcze parę trochę miedzi złapać. Więc jeszcze jedną łowimy i jedną dużą oczywiście. Już to będzie. Chyba kolejny bas. A szczupak. Wiecie co? Jeszcze jedną. Może uda się złowić jeszcze jednego basa albo łososia. A ciebie mi na łososiu zależało. A później sobie skoczymy, poszukamy miedzi. Bo tej miedzi będziemy potrzebować, żeby zrobić kolejne solary. To będę chciał mieć sporo tych solarów. Żeby po prostu generować tego prądu przynajmniej jedną jednostkę. A żeby słoneczne dni generować jedną jednostkę prądu, to potrzebujemy 20 solarów. Dużo. Kolejna malutka drobnica. Teraz na olej. Wyrzućmy zrobienie dwóch przynęt kolejnych, trzech. Robimy tą rybę, to ja jednak próbuję trochę z tą kamerą podziałać. To jest trochę za bardzo mi rozświetla. Wyglądam tu jak trup. Koloru w ogóle nie ma. Trochę balans bieli trzeba będzie zmniejszyć. Filofa za dużo nie mam. Więc odniesiemy te ryby, zrobimy kolejny kilof. Pójdziemy szukać miedzi. Może w międzyczasie się już urosło na tyle na masę, żeby od razu tego górnika zrobić. Jestem bardzo ciekaw,
tegoż górnika, ile on będzie nam prądu ciągnął. A chcę mieć takiego koło bazy z tego prostego powodu, żeby sobie zdobywać, sobie rudy nie wychodząc z domu. On i tak podejrzewam, że gdzie głównie pracował, wydobywając potas, żeby było do ogródków. Ale do niego trzeba będzie prądu po prostu. Dlatego te solary są takie musowe, nie? Będziemy musieli też wybierać. Nie wiem, ile będzie w ogóle ciągnął prądu ten górnik. Nie wiem, czy nie będziemy musieli balansować, że albo przetapiamy, albo wydobywamy górnikiem. Razem z chyba raczej nie będzie współgrać. Musielibyśmy mieć nie wiadomo ile. To jest minus moim zdaniem. To jest minus w tej grze. Bo taki solar powinien generować dużo więcej niż 500 energii. A, jakaś mała rybka, dobra, oleć to. Szkoda dnia. Zobaczmy. Z tego co będzie. Mamy dwa kawałki tego. Z tego mamy cztery kawałki. Z tego mamy kolejne dwa. I z tego mamy tak. Dobra, wracamy do bazy. Odłożymy sobie te ryby. Pięciu sztukom pewnie pozwolimy zgnić. Bo tych ryb mamy już całkiem, całkiem sporo. A jak widzicie, złowić dużą rybę to nie jest żaden problem. Kilka cierpliwości i tą rybę mamy. Tak. Tutaj trzeba będzie jeszcze podrabiać drzwi, ale tym się zajmiemy na wiosnę. Ściany, jakieś pomieszczenia porobimy. Bo daleko się zapędziliśmy. Mieliśmy tak. Tu mieliśmy odłożyć. O. I odłożymy. Odłożymy to. Tak. Nie tutaj. Tutaj. Na górze mamy te oleje. Dobra. Tutaj wszystko. Miedzi mamy 6. A na elektronikę potrzebujemy 4, więc jedną elektronikę w tej chwili nas stać. Nie wiem, czy mi starczy pereł. A elektronika idzie. Dwie perły, czyli jesteśmy w stanie 5 elektroniki zrobić. Czyli będziemy musieli to zbierać pereł. Dobra, to sobie odłóżmy to. Odłóżmy sobie to. Jak widzicie, mamy pełną lodówkę. Więc to już sobie przegnije. Pozwolimy zgnić temu. Dzięki temu będziemy mieli więcej tego na zapas. A niech sobie gnije tutaj spokojnie. Dobra. Tego nie musieliśmy użyć, więc niech sobie tutaj leży. To też. W sumie jak wygląda tutaj, można dorzucić. A tu sobie wrzucamy to, przynętę, wędkę. Musimy sobie zrobić drugi kilof. Jak tu z nawozem? A ubywa, ale rośnie sobie ładnie. Musimy sobie zrobić jeszcze jeden kilof na zaś. Ten kilo będzie. Tu jesteśmy dalej na jedzeni w miarę. Jak z energią? Jesteśmy już w stanie to zrobić.
20 masy musimy dorzucić i możemy działać. Generator w sumie wyłączmy na chwilę obecną. To szkoda energii. 20 sztuk, to co by tam wrzucić? Cztery złomy, możemy się pod złomie z drogi fajnie się przewala, a jest tego naprawdę dużo. I wrzućmy jeszcze, tutaj na wszelki wypadek, z 10 drewna. 12. Przerzućmy to. Gdzie za 4 mamy 8. Plus to powinno 120 być. Jest idealnie 120. Więc bierzemy materiały na zrobienie górnika. Czyli na górnika szło to. Stwórzmy tego górnika, rozstawmy go i zobaczmy. Tak, na górnika to było potrzeba. Tak, więc zrobimy. Rozstawimy tego górnika. Teraz sobie przerzućmy tu. Zobaczmy, czy możemy go rozstawić gdzieś tu na dole, tego górnika. Na przykład tutaj. To jest poza okręgiem bazy. Możemy go ustawić na ziemi. Nie, on musi stać na ziemi. Więc musimy go ustawić gdzieś na górze. Później się go oczywiście przestawi na dół, nie? Później się go przestawi na dół. On sobie nawet niech stoi o tutaj. Czego go nie mogę postawić, przed chwilą mogłem. Dobra, niech se stoi tu koło górnika. I tak. Ile on ciągnie energii? Pół. Więc troszkę nim pokopmy. Nie tyle samo co. Tyle samo ciągnie co minę, co przepalarka, nie? Przepalarka będzie trochę więcej ciągła. Przepalarka więcej ciągnie niż ten miner, więc. Okej, pozwolę mu się wiercić. Zbierajmy w tym czasie skrzynki. Zobaczymy. Będziemy mieli tu dostęp do wszystkich materiałów, których potrzebujemy. Pójdziemy szukać miedzi zaraz. Wiercił się już. Cały czas się wierca. Zróbmy sobie rundkę. Zobaczmy, czy gdzieś tu miedź się nie zrespiła nam. Mamy kolejną skrzynkę. Wilka nie widzę. O, jak ładnie, złom. Dwa złomy koło siebie. Od tego czasu będę zbierał złom. Bardzo szczególnie będę zbierał złom. A mianowicie... Głównie myślę, że będziemy ten złom przerabiać na masę. To ma najlepszy stosunek masy do energii. Najwięcej jej dodaje. Więc będziemy te złomy zbierać.
Tak, żeby mieć zawsze jeden stack w zapasie. A nadmiary po prostu będziemy sobie odkładać osobno i on będzie stricte do... właśnie do... przetapiania, przerabiania na masę, nie? Dobra, zobaczmy, czy on już się wiercił. Dzisiaj będzie troszkę krótszy odcinek, więc będziemy za chwilę kończyć. Główne cele zostały zrealizowane. Dobra, niech on sobie tutaj wierci. A jeszcze zróbmy rundkę w drugą stronę, bo widzę, że trochę mu zejdzie w wiercanie się. Ale zobaczymy, czy gdzieś tu miedzi nie ma. Do tych odcinków to muszę też trochę spastować z tymi odcinkami. Ostatnio to wychodziły, jak zauważyliście, dość długie. Ponad godzinę dobrze każdy. Więc musimy z tym troszkę spasować. Mamy styczeń. Żywek nam brakuje. Mamy styczeń. Jeszcze 2 miesiące i będziemy mieli z powrotem wiosnę. Ale widzę, że cienko z zasobami, tam coś jest. Jeszcze sobie tutaj zerknę tylko, czy tu nie ma miedzi na tym. Nie ma. Więc zgarnijmy sobie tą skrzynkę. I pójdziemy po tamto. Mamy kolejną skrzynkę i kolejny złom, już widzę. Więc fajnie. Bo tych rud będziemy potrzebować naprawdę chore ilości na przyszłe projekty. Więc im więcej tego uzbieramy, tym lepiej. Nasionko wpadło, fajnie. Dobra. Skarnijmy sobie też to. O, widzę kolejną skrzynkę, więc sobie jeszcze do niej skoczymy. Też tam jest wilk. Będziemy musieli ostrożnie do niej podbijać. Ale patrzcie się, kolejny złom. Fajnie. Dobra, gdzie ten wilku? Kapłak dalej jeszcze, więc spoko. Mamy mieć na bazie. Właściwie na skalę, na której mamy bazę. Tylko czy do niej doskoczymy? No to jest pytanie. Doskoczymy. Luzik. Zobaczmy, jak tam nasz górnik. Nie wiem, ile on się będzie wiercał w tą ziemię. Dajmy mu czasu. Tutaj widzę, wszystko jest na 10 poziomie. Więc jak wrócimy, to sobie pewnie jeszcze je zabijemy. Będą kolejne mięska. Tylko kurde, zabijemy i nie mamy na to miejsca, więc... na razie niech sobie żyją. Na razie niech sobie żyją. Poważny dylemat. Mamy poważny dylemat, jeśli chodzi o przechowywanie tego żarcia. Musimy po prostu część żarcia zjeść albo przerobić na inne żarcia. A to potrzebujemy energii. Trzeba będzie pomyśleć, jak to po prostu rozwiązać wszystko. Tu już nigdzie nie widzę miedzi. Jeszcze zobaczmy tą skałkę, bo tutaj czasami się coś respi. Tam widzę, mamy białego wilka, niedobrze. Na skałce nic nie widzę. Ale do tamtej skrzynki nie wiem, czy dojdziemy. Może nie zagrujemy tego wilka.
No i coś czuję, że po mieście będzie się wybrać na drugi brzeg. Sobie jeszcze myślę, co można by z lodówki usunąć. Musimy przejrzeć po prostu tą lodówkę. Zobaczyć, co się możemy z niej pozbyć. Takie rzeczy, które możemy w ciągu lata zdobyć. Patrzmy do tego minera. Czy już się wiercił? O, chwilę będzie pracował, podejrzewam, zanim się wierci odpowiednio głęboko, aby mieć rudy, więc włączmy agregat. Wypełnimy w nim paliwo. I tak. To. I się musimy zastanowić, co z tej lodówki możemy usunąć. Jabłka możemy wrzucić kurką. To można by było w sumie zjeść. Można by było przerobić. Te wątróbki też by można było przerobić. To będziemy w pierwszej kolejności utylizować. No to chcę sobie na pewno, to musi zostać, bo to się przydaje. Te jagody sobie najwyżej zjemy, ale to musi zostać. Dobra, zobaczmy, ile z tego możemy, żeby kury w pełni nakarmić. Zutylizujmy to po prostu. Dajmy jabłko, dajmy to. Cztery jagódki sobie możemy zjeść. Odłóżmy. To zjedzmy. I teraz tak, jeśli chodzi o to. To, żeby zrobić to, potrzebujemy tłuczonych ziemniaków. Ile z łososia? 3 sztuki. Czyli braknie nam. Kurde, musimy złowić jeszcze jednego łososia. Dalej, żeby zrobić to, możemy zrobić. Więc od razu to zróbmy. Użyjemy raz, dwa kurczaki. 4 te. 4 cebule. 4 ziemniaki. Od razu zróbmy te dwa kurczaki. Już nam się trochę miejsca. Znaczy, dużo się na miejsca nie zwolni, bo na razie musimy patrzeć, co możemy zutylizować z takich szybkich dań. Czyli na przykład, żeby zutylizować wątrobę, możemy zrobić sobie odtrutki. Ewentualnie możemy tu sobie usmażyć wątróbkę z cebulką. Ale myślę, że wątrobę sobie raczej przerobimy. 5 sztuk plus wodorosty i sobie przerobimy na antidotum. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i git. I mamy jeden slot wolny. Żeberka myślę sobie też zrobimy. Do żeberek nam było potrzeba to samo co do tego i też 200 mocy, więc żeberek mamy w sumie mniej. Wiecie co, ja bym to sobie zlikwidował, bo kurczaków mamy więcej, więc kurczak niech sobie leży, a zrobilibyśmy sobie 3 razy żeberka, czyli raz, dwa,
6 cebuli, 6 marchewki, 6 ziemniaków. I robimy sobie 3 razy żeberka. Po 200. A jesteśmy w stanie zrobić. A na 200, a na kolejne musimy poczekać, więc to na chwilę obecną sobie jeszcze odłóżmy. Ale dzięki temu już się nam trochę miejsca zwalnia. Dobra, tu się nam zrobiło. Jakie to nam daje statystyki? Po 125, więc to jest najlepszy posiłek, jaki może być. Więc po prostu sobie go teraz jednego z warzywa, kurczaka sobie jednego zjemy. Teraz jak zabijemy króliki, będziemy mieli mięso z królika, więc będziemy mogli zrobić więcej tych potrawek z królika. One są po 100. Będzie można zrobić sobie 4 kolejne dwóch królików. I potrzebujemy 400 mocy. Jedno będzie na szybkie zjedzenie, a reszta będzie sobie mogła być odłożona. 3 sztuki odłożymy. Myślę, że one też się po 5 stakują. Chyba, że będą się stakować po więcej. No to wtedy będziemy mogli sobie więcej tego chomikować. Albo najwyżej jedno zjemy, nie? Więc zapijmy na razie króliki. Zobaczmy, czy to się już wywierciło. No nie. Nie wiem, ile to się jeszcze będzie wiercać, ale niech się wwierca. My sobie zabijemy króliczka. I drugiego. Tychże króliczków będziemy mieć tylko 3 razy tłuszcz. Czyli bardziej się opłaca jednak hodować kury, bo jest i więcej tłuszczu. Od razu sobie 3 króliki usmażmy. Tłuszcz wrzućmy, niech się przerabia. Mamy jakiś tłuszcz odłożony? Nie mamy. Chyba też nie. To niech się przerobi. To na razie wrzućmy do lodówki, ale też się go zaraz upieczę. Możemy sobie to wyciągnąć. Wsadzić do lodówki. Na chwilę obecną tutaj. Kurczaczki zaraz nam się upieką. Nasze króliki nam się zaraz upieką. Więc będziemy mogli je od razu przerobić na potrawkę. Tak to zamieniamy. Się smaży. Aj, spadł. To zamkniemy to na razie. Tak. Na tą potrawkę z królika potrzebujemy po jednym. Mocy mamy 2, czyli 2 w tej chwili możemy zrobić. Czyli raz, 2. To z każdego to było? Tak, z każdego. Raz, 2. Raz, 2. I raz, 2. Od razu róbmy króliczki. Się zaraz upiecze nam kolejny dzior. Mamy 2 kolejne i zaraz zobaczymy. No co do tego,
pierwszej kolejności sobie zjemy zupkę. A to żeberko bym jeszcze jedno zrobił, ale to potrzebujemy, żeby nam się zwolni miejsce. A to żeberko było trzeba 200, więc musimy poczekać na 200 energii. Jak to wygląda? A, nawozu nie ma. Więc weźmy go od kurek. Uzupełnimy ten nawóz i uzupełnimy sobie warzywka od razu. Tutaj uzupełnimy popiołem. Tylko tak ważne jest właśnie, żebyśmy uruchomili tego minera, bo nam się mało kończą zapasy. Jeśli będziemy na bieżąco hodować kury, no to to w miarę będzie git, ale tu mamy. To się prawie wierciło. Zgarnijmy sobie tą skrzynkę. Czy nie widać gdzieś tutaj w naszej bazie się gdzieś rudy nie zrespiły? Z tej strony nie. Tutaj również nie widzę. O, 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 o. A, czyżby lód już pękał? Nie skarżmy po nim, żeby się czasem pod nami nie załamał. Nie wiem, czy jest taka możliwość, ale po co ryzykować? A, ten pasek się wypełnia, więc myślę, że za chwilę już będzie odpowiednio wiercony. Mamy kolejną z królika. Możemy zrobić kolejne żeberka. Już ostatnie. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Chyba się wierciło. Stwórzmy kolejne żeberka. Tam się chyba wierciło. Możemy to ulepszyć, oczywiście zmniejszając energię, ale już kosztuje nas to kryształy i wydobywać możemy tak. Praktycznie wszystkie surowce możemy wydobywać. Żelazo, potas. Więc stawmy sobie na razie wydobywanie miedzi. A, teraz ciągnie mniej. A jak już się wierciło, to ciągnie mniej, więc giciar. Więc niech sobie tą miedź wydobywa. Zobaczymy, w jakim tempie to będzie wydobywać. Dobra. Mamy kolejne. Mamy już cztery. Za chwilę sobie zrobimy kolejnego kurczaczka. Niech nam troszkę energii odda. Znaczy kurczaczka, królika kolejnego. W sumie jednego zrobić. Ciach, ciach, ciach. Od razu sobie zaplanujmy kolejnego. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Tu nam się ładnie zepsuło to mięsko. W sumie
Jedne też bym wrzucił do zepsucia. To nam zwolni slota, a w razie czego rybę sobie złowimy, nie ma problemu. Zwłaszcza, że produkujemy teraz jedzenie dużo lepszej klasy. Miał być krótszy odcinek, jest 50. Witam Zenon Keta. Udało ci się wbić podczas nagrywania kolejnego odcinka. Będziesz mógł się zobaczyć na odcinku. Dzięki za subskrypcję. Dobra, tu się zaraz to skończy. Mamy już 100. Mamy. Możemy ostatniego króliczka zrobić. Więc bierzemy króliczka po jednym. Od razu sobie go planujemy. No i zostały nam też żeberka, ale na żeberka musimy składać 200. Patrzmy, czy tam się już coś wydobyło. I w jakim tempie, czy to będzie po jednym, czy po kilka wydobywać? Wydobywa się to w miarę szybko, wam powiem. Więc on by mógł sobie tam w tle pracować cały czas. Pod warunkiem, że będziemy mieć solary, bo w tej chwili, jak widzicie, przy wchodzącym, chociaż nie patrzcie się, podczas dnia mamy 45 przyrostu. Jeśli wyłączymy teraz akumulator, mamy 45, będzie trzeba czerpał 37. Więc w sumie w tle on sobie może chodzić cały czas przy tych solarach, co mamy, ale jeśli byśmy uruchomili do tego piec, uruchomiłaby się pompa, whatever, albo byśmy przepalali coś, no to już będziemy mieć wtedy duży problem. Więc robienie solarów to jest mus nad musy, więc w pierwszej kolejności będziemy kolejne dwa solary na pewno dorabiać i ulepszać do drugiego poziomu. Do trzeciego nie ulepszam, bo jest nieopłacalne, ale do drugiego poziomu jak najbardziej. Teraz będziemy musieli coś zjeść. Jak to wygląda z produkcją? No, produkuje nam to zapiekanki z kurczaka. Więc jak zrobi nam to zapiekanki z kurczaka, zobaczymy, czy możemy je po 5 zestakować. Jeśli możemy, po 6. To znaczy powyżej 5. Jeśli będziemy mogli powyżej 5 zestakować, no to zjemy rybę. A one niech leżą. A jeśli nie, no to jedną wciągniemy. Wciągniemy wtedy też zupę pomidorową. I się nam zwolnią tutaj sloty, nie? Mamy 5 tego. Tu mamy jeszcze te dwa. Rybę byśmy przerzucili tu. To niech sobie leży tu. No i trochę w tej lodówce posprzątaliśmy, poprzerabialiśmy żarcie na bardziej energetyczne. Za chwilę będziemy mieli 200, więc przerobimy ostatnie żeberka. Nie, żeberka już chyba przerobiliśmy. No, żeberka już mamy wszystkie. Były 3 i są 3. Więc teraz już energia się po prostu zbiera. Jeśli by się udało jeszcze z łososia złowić, to byśmy zrobili jeszcze łososia. Ale na razie sobie po prostu uskładajmy tego łososia więcej i zrobimy to za jednym zamachem, bo i tak nam slot zajmuje. A chodzi o to, żeby zamienić slot na slot. Wiecie, o co chodzi. Dobra, tu się zaraz skończy. Tam brzękło, więc pewnie wydobyło coś. I zobaczmy, czy to wydobywa po jednej sztuce, czy po więcej ilości. Po jednej sztuce. Ale niskim poborem kosztu, całkowicie pasywnie. Więc myślę, że niech sobie będzie wydobywać. Góra na razie niech sobie chodzi. Ma full żarcia, full wody. To i starczy na długo. Niech ona sobie produkuje cały czas nawóz. Co jakiś czas jajka. A jak przerobimy te kury, to wtedy będziemy mogli. My możemy pomału te kury przerabiać. Mamy tu już kurczaka w lodówce.
Mamy kurczaka, więc też możemy sobie tego kurczaka przerabiać. Tu nam się to zrobiło. Zobaczmy, czy to nam się zestakuje. Łak, stakuje się, spoko. Więc skoro się stakuje, posmażymy sobie rybę. Smażymy sobie rybkę. Tu sobie robimy kurczaka, czyli dwa, dwa, dwa. I kurczak. Mamy na tyle energii, więc zrobimy sobie kurczaka. Ciach. Zjadamy sobie tą zupkę. Dorzucimy sobie rybkami, jak się usmażą. No i zaczyna nam to wyglądać jako tako. Dobra, będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki wam wielkie, że wpadliście. W następnym odcinku będziemy się już skupiać na produkcji solarów, więc będę starał się uzbierać wszystko na te solary, żeby przynajmniej dwa solary postawić. Tak. Oj, musimy dorzucić paliwka, żeby nam to nie zgasło. Tak. Smażmy dwie kolejne rybki. Będą na zaś. Już usmażone. To nam się to zaraz zrobi. Wydamy te usmażone rybki. Kurczak pójdzie do kurczaka. My będziemy mogli za chwilę robić następnego. Zaraz będziemy mieli energię następnego. Na następnego. Szeberka można sobie dać tutaj. To się będzie nam ładnie składać. Jeszcze dwa kurczaki, cebuli nam braknie. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz kurczak. I robimy następnego. Mamy. Mamy. Odpowiednie macy. Będziemy musieli posadzić cebulę. Mamy w ogóle nasiona cebuli? Mamy jedno. Więc po prostu dwie następne. Ile to jeszcze jest? Zaraz to powinno podorastać. Więc sobie dwie ostatnie cebule przerobimy na nasiona. Trzy cebule posadzimy. Będziemy musieli je uzupełnić. Może w międzyczasie znajdziemy jeszcze jakieś cebule. Oj, tu się nam mięso spaliło. Jeszcze nie. Dobrze, że sobie przypomniałem o nim. Dobra, tu się już zrobił jeden kurczak, więc do lodóweczki. I robi się następny. No i musimy uzupełnić sobie cebulkę, bo brakło nam cebuli. Więc na chwilę obecną też posłał parę dzików upolować, ryby nałowić i będziemy sobie tu uzupełniać te lepsze, bardziej wysokoenergetyczne żarcie. Zróbmy sobie wodę. W takim przypadku, tak, 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 to sobie przerzućmy tutaj. Listki do żarciowych tutaj. Naboje tutaj, to zanieśmy na dół. No słaś. Od razu rzucimy tu, niech się przetapia, ale przetapianie na razie wyłączmy. Niech sobie tu leży. To sobie wrzucamy tu wszystko oczywiście. Ale patrzcie się, ile mamy gwoździ już. Prawie 600, więc będziemy mogli mocno rozbudować, tylko będziemy musieli pozbierać drewna. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam za uwagę. Dzięki, że wpadliście. Zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Grał z wami Drakonikus. Trzymajcie się.
Cześć.